Hej, witajcie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się bardzo ciekawą odmianą, którą jest Naga Twister Multicolor. Zobaczcie, jak ona jest piękna. Widzieliście kiedyś piękniejszą papryczkę? Bo ja chyba nie. Ale jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, to zapraszam Was na ten odcinek. Kupiłem tę odmianę z ciekawości w sumie, bo bardzo ładnie wygląda. Wygląda, szczerze powiedziawszy, jak taka papryczka stworzona z lawy. I mam nadzieję, że tak samo będzie smakowała. Ona osiąga podobno między 700 tysięcy do miliona, czyli mniej więcej tak jak Naga Eolokia. I nie rośnie zbyt wysoka. No, ona tak ma mniej więcej 60 do 120 cm, patrząc na te wszystkie krzaki, które ja u siebie miałem i to było w gruncie. Jeżeli chodzi o doniczki, to doniczka najlepsza taka dla niej to jest te 10, 12 do 15 litrów, minimum 7. Ale już nie będę teraz przedłużał, przenosimy się na deskę i sprawdzamy, co ona ma w środku. A więc tak, urywamy standardowo ogonek, jak widzicie już jestem mądrzejszy, bo mam rękawiczki, po czym rozpoznać, że ona jest dojrzała po zerwaniu, bo tutaj pod czapeczką jest idealnie czerwona. Rozkrajamy. Zobaczcie, jak ona pięknie wygląda. Ja ją przybliżę. I wyciągamy nasionka. Jest ich dosyć sporo. Trzy. O! Nie można żadnego zgubić, bo to z izolatów. W środku, nie wiem, czy to widzicie, bo złapało ostrość na moją rękawiczkę, ale ona aż ocieka w środku tymi sokami, gdzie jednym z nich jest też olejożywica z kapsaicyny. Dobra. Wyciągamy. Czuję silny aromat. Już go czuję. Już czuję po nozdrzach i to mocno. Aromat klasycznych superhotów. Przepraszam za to mlaskanie, ale pies się zabrał za jedzenie nagle, także. Wyciągamy wszystko, co tu znajdziemy, wszystkie nasionka. Ciekawą ma strukturę, przez to, że ona jest taka pofalowana, to i skórka jest trochę jak bubblegumy, taka gumowata i gruba ścianka. Dobra, nasiona wyciągnięte, także zobaczcie, ile jest. Jest to odmiana bardzo plenna. Na jednym krzaku mam 100 sztuk, tylko że one są oczywiście stosunkowo lekkie. Dobra, a teraz idziemy do góry i sprawdzamy, co ona ma do zaoferowania w aromacie, w smaku i ostrości. Aromat jest naprawdę potężny, klasyczny, super hotowy, taka. Powiedziałbym, że klasyczna jolka, ale z jakimś dodatkiem. Nie ma takiego, że tak powiem, aromatu jak te w większości jolki, takiego grapefruta czy cytrusa, ani kwiatowego. Tutaj, ja myślę, że nie, rękawiczki mi nie. Czyli ona ma taki trochę zapach gumy. No, tak by było. Zapachu trochę gumy. Odcinamy kawałek. Wiemy. Czuję. Zaraz na dzień dobry wchodzi ostrość. I to ostrość na wysokim poziomie. Nie spodziewałem się. Kręci się koło tej bańki, to na pewno.
weszło mocno pod język i po gardle. Na ustach tego nie czuję, na podniebieniu też nie. Potem ta ostrość bardzo szybko przechodzi, tak bardzo płynnie, łagodnie przechodzi. I zostaje taki smak, jakby kardamonu trochę. Bardzo ciekawe. Wezmę sobie jeszcze kawałek. Bo powiem, że to taki, taka jolka o bardzo ładnym wyglądzie, dlatego też to się nazywa daga. To poszło po gardle. Teraz się zacznę pocić, ale nie będę się obcierał rękami, także przynajmniej mam nadzieję, że nie będę się obcierał rękami. Co jeszcze mogę powiedzieć o niej? Owoce początkowo są czarne. Całkowicie czarne i dopiero później przechodzą w taką czerwień. Niedojrzałe, z zewnątrz są czarne, w środku są zielone. A tak jak wam pokazywałem też, tutaj pod szypułką, o, wtedy są zielone, a nie takie czerwonawe. Po tym poznać, że one już są do zbioru. Zatem przebija się ta czerwień przez tą czerń. Ostrość na bardzo fajnym poziomie, takim, no tak jak mówię, cały czas jolkowatym, z tym, że bardzo szybko schodzi. Bardzo szybko schodzi i pozostaje takie przyjemne uczucie pieczenia, teraz już na języku, nie pod językiem. Z gardła zeszło i zastanawiam się w sumie, jak ona by wyglądała marynowana na przykład. Jakaś muszka, owocówka mi tu lata. Jak ona by wyglądała marynowana w całości z nasionkami. Bardzo fajna odmiana. Polecam ją serdecznie, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Oczywiście to link do nasion znajdziecie pod spodem. Znajdziecie tam też linki do Chili Pepper Lab i też do mojego sklepu, gdzie można nabyć nasiona tej odmiany na przyszły sezon albo na zimę. Nie wiem, czy uprawiacie w projekcie 360 Chili 365, czy nie. Ale jeżeli tak, to serdecznie zapraszam do wzięcia udziału też w tym projekcie, gdzie uprawiamy papryczki chili cały rok. Co jeszcze wam chciałem powiedzieć? Oczywiście, jeżeli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Dla tych, którzy są nowi, tutaj gdzieś na dole jest przycisk subskrybuj. Będziecie otrzymywali informacje o nowych filmach. A też polecam zapisać się do newslettera na mojej stronie. Wtedy będziecie otrzymywali informacje o wszystkich nowościach, które się pojawiają w danym tygodniu. Także ja wam już dzisiaj dziękuję. Trzymajcie się. Cześć.